Witam Was bardzo serdecznie, przyznaję Konrad, a widzę, to jest chyba pierwszy odcinek z Transport Fever. Tam Fever, jak to tam chce, ktoś sobie to niech czyta, ja to po prostu przeczytam. Transport Fever, tak to się nazywa ta gra, przez V pisane. No to jeżeli nie zaczynaj zupełnie od początku, bo to nic ciekawego się nie dzieje. Pociągi wolne jeżdżą i nie wiadomo co. Zaczynamy już. Od odrobiny rozbudowanego przemysłu. Rozpocznijmy na czasie razy 4. Przejęliśmy się o może właśnie takim pociągiem. Manipulowałem gapu, musiałem zobaczyć jak dźwięki słychać. Taką piękną linię zrobiłem. Nic nadzwyczajnego. Tutaj macie ładnie napisane, jak się linia nazywa, tak ją ładnie nazwałem. Jeszcze to powinno być zboże na chleb, no ale dobrze. Nazywa się trochę inaczej, bo i ta fabryka produkuje zboże i zwierzęta. Czy już to tak ładnie nazwałem, no. Znaczy, bym nie chciał iść chleba z bydła, no ale... No cóż. Chleb zawsze... To jest właśnie jedna linia dowożąca to zboże na stację. A tu jest druga linia dowożąca chleb do miasta. Który się akurat nazywa Inowrocław. Bo taki mi tutaj by generowało i mówię, a czemu by nie zacząć właśnie stąd, gdzie mieszkam? No, czemu nie? Zobaczę co ja będzie wracał, bo ja muszę więcej wagonów dorzucić. Chociaż mnie nie stać na dzień dzisiejszy, nie, no już może nie będzie stać. Jednak trochę ten pociąg zarabia, no muszę przyznać, że jeszcze z parę wagoników i będzie ok. Spróbujemy to dorzucić jeszcze ze 3 na przykład. Bo on jak widać daje rady, to już 60 km na godzinę. Jedzie ani nie zwalnia pod tą górę ani nic. Czy jeszcze tam parę wagonów może ciągnąć. Fajne są też te przejazdy stare. To jest 1800, nie 1900. 1900 drugi rok. Mam to fajne i pomysłowo zrobione przejazdy. Aktualnie u mnie dzisiaj jest pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. Wy to raczej będziecie oglądać w drugi dzień egzaminów gimnazjalnych, a mi się raczej wydaje, że ten akurat odcinek tak na dobry początek wrzucę. Drugi dzień egzaminów gimnazjalnych, czyli matematyka i przyrodnicze. Od godziny 9 przyrodnicze, od 11 matematyka. Możecie się oczywiście pochwalić w komentarzach, jak wam poszło na pisanie tych właśnie egzaminów, jeśli oczywiście też nie oglądać, to chodzi do gimnazjum, bo to co sam akurat nie wiem. Niby coś w tych statystykach jest napisane, ale tak nie do końca jest napisane w statystykach. Czy jednak lepiej jak napiszecie o tym w komentarzu, ja z chęcią te komentarze przeczytam, z chęcią odpiszę na każdy komentarz. Zresztą robię to zawsze. Chyba jeszcze nie było takiego komentarza, na które bym nie odpisał. Nie, no raczej był. Z jeden czy ze dwa, na które nie odpisałem. To czasami też tak trzeba. Czasami są komentarze, które nie wnoszą mi nic nowego. No ładnie mi jadzie się dwóch pociągów. Dobrze, więc pojedźmy do zajezdni, bo to już widzę, że czeka, nie wiem, 79 tych chlebów, a pociąg mieści tylko 40. Oczywiście też nie warto... Warto przesadzać z tym. Jeszcze pytanie, czemu sobie nie kupię tego lepszego pociągu, który jedzie 100 km na godzinę? Po pierwsze, nie mam pieniędzy. Mógłbym sobie wziąć jeszcze większy kredyt.
tak znając życie to zrobię, bo będzie trzeba wagony kupić. Potem mi szybszy pociąg, który jedzie 100 km na godzinę, czyli wagony, jedyne jakie mam, mogą jechać 80, no to bez sensu. Pociąg będzie jechał 20 km wolniej, a w sumie 20 km różnicy tylko. Tylko jeden wagon, no i to dobrze, tylko trzeba jeszcze trochę tej pożyczki osiedle. Ile? 60. No, przed jedną 500 można spłacić. Dla wczasów. I jedź na linię, za chwilę zobaczymy, jak się będzie pociąg sprawował. Jeszcze tutaj bardzo fajne rozjazdy porobię, bardzo mi się one podobają. Się zmieścił w peronie, zmieścił się. Ciekawe, czy tam się zmieści w tym peronie, zobaczymy. No tutaj trochę przesuwać przejeżdżę, no niestety nie mogłem tam tego słupka nigdzie indziej umieścić, on jest potrzebny do tamtego właśnie pociągu, co teraz jedzie. I cóż, sprawdźmy, czy ten pociąg da sobie radę, raczej no już prawie jedzie 60. Kiepsko, bo kiepsko, no. Nie daję rady wciągnąć pełnego składu z maksymalną prędkością, no cóż. Prędzej czy później będziemy nad tym myśleć, no niestety na razie musi jechać tak jak jedzie, nic na to nie da radę. I tak tam 10 km mniej, no to co tam za różnica praktycznie. Przy takich prędkościach, jakimi on i tak się porusza, to... Już rozumiem, jakby pociąg czyste je. No to 10 km na godzinę różnicy, no to tu jest dużo, ale... Nie przytalił coś. Oczywiście możecie teraz mówić, że ten symulator, to znaczy symulator, to nie symulator, że tak nie jest nudne i nie wiadomo co. Początki zawsze są trochę nudniejsze, no trzeba pieniędzy zarobić. Jak w późniejszym etapie, kiedy będziemy mieli 1 bilion, to sobie będzie można robić praktycznie wszystko, nawet i tunel, nie wiem, na 3 km, jak mniej więcej. No cóż, no pociąg się transportuje, no na razie mnie coś za bardzo nie stoi, żeby nie wiadomo co tu robić. Ten kłóci co się wyrabia. Jemu tu jeszcze będzie 70, jak nie więcej, czekać. On trochę tego potrzebują tutaj. Co, może rozbudujemy troszkę naszą centralę aktualną. I wybudujemy nową linię, na przykład o, do Rzeszowa. Także było ciekawiej, Rzeszów jest bliżej. Więc uruchommy sobie podgląd, gdzie są jakie budynki. Żebyśmy widzieli, gdzie mniej więcej należy umieścić dworzec kolejowy. Może być, tylko od razu sobie... No i połączenie z drugą ulicą też może być. I pomyślimy nad tym, żeby na przykład połączyć... Automatyczny zapis się robi. Żeby połączyć ten odcinek z tym. Dzięki temu od razu mamy tutaj też zasięg, którego normalnie by nie było. Dobrze, więc idąc dalej, właściwie tego
Liga zebrała normalnie tyle, że drugi pociąg by tam trzeba było wypuścić. Ile taki pociąg kosztuje? 1 milion aż cały. O Jezu święty. Teraz tym sobie tutaj nie czeka, to żaden pociąg. Tutaj dopiero jedzie jeszcze. Teraz pytanie, czy ten zdąży przejechać tak, aby ten mógł wjechać na przejazd? Zobaczmy. Nie zdążył, ten musiał zahamować jest. No cóż, i takie sytuacje na kolei też się zdarzają. Jakiś autobusik tam zaszedł, jak ładnie. Dobrze, więc przejdźmy do torów do 120 km na godzinę. Mogą też być do 160, ale na razie nie ma w ogóle sensu takich budować. To są jakieś tutaj, nie wiem, CJS tam bla bla bla. Nie wiem, które tu lepiej ten oryginalny, standardowe tory. Z parametrami sieci tradycyjnej przeoczanej. No dobrze, nie, no może najpierw nie wiem, jakiś zwyczaj. A dobra, nie będą te. No to są te same, co tam były w sumie. Czyli co, tutaj trzeba jakoś... Może spróbować o taki ładny zakręcik tutaj zrobić i tam się jakoś zawinąć. No cóż, spróbujmy. Tu zróbmy rozjazd na drugi tor. Myślę, że takie prędkości będą tutaj w zupełności wystarczające jak na dzień dzisiejszy. Zmniejszmy sobie koszty tak, żeby to było tak łagodniej. Trzeba iść po taniości. Może jakiś tunel mały? Trochę tutaj górzysty jest ten teren. Całe 400 tysięcy. Różnicy w tym wyprofilować tunelu nie ma. Dobrze, nie będzie 395 tysięcy aż cały, bo Jezu święty, jak ja zbankrutuję tu na tej linii. Nie cóż, tunel ładnie mi się podoba. Jaki nowoczesny wjazd w tym roku, wieku, czy tam coś tam w roku, chyba raczej roku, 1905 rok, gdzie tam takie mosty były. Co tutaj następny ten? Nie. Weźmy się tutaj troszkę cofnijmy. Tutaj ten teren co popsuliśmy naprawmy. No i pojedźmy tutaj bardziej przy drodze 120. Spróbujmy to może jeszcze troszkę skrócić. O. Mniejszmy koszta. O, już jest lepiej. O, mamy już aż 2 miliony 400. Nie tą stroną, najpierw tą stroną tu musi pociągnąć. Trochę na wprost pojedziemy. Tutaj ładnie tędy. Na przykład możemy wyjechać z tego tutaj toru. No stówa nie będzie i stówa. Że tym torem musimy tutaj wjechać. To jest ten tor tutaj. Czemu to jest budowa niemożliwa niby? Komu się tu nie podoba? I jakieś dziwne rzeczy tu się stały. Musimy niestety usunąć ten jeden kabel toru.
i pociągnę i ratuję jeszcze raz. No dobrze. Czy jesteśmy już praktycznie zrobieni, co tu mamy? To ulepszenie torów to nie, to na razie nas to nie interesuje, bo my nie potrzebujemy tu nic ulepszać. Semaforek wyjazdowy. Tutaj semaforek, te semaforki muszą być. Tu żadnych przejazdów nie ma, to można robić tam. Byle były, tu no, na przykład. Tu semafor wjazdowy i tutaj też wjazdowy do tunelu, o. Tu zbyt dużego ruchu pociągów na razie pewnie nie będzie, a i tu semaforek wyjazdowy. Linię mamy jakoś mniej więcej zrobioną. Teraz tak jakoś dokładnie zróbmy, żeby te zobacze nie były nie wiadomo jak, nie wiem. Żeby to wyglądało w miarę realnie. Raczej nigdzie przy torach liczone skały nie stoją, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Czy na normalnej ziemi, nie wiem, skały były i przy torach były te skały. Dlatego możemy to tu jakoś ładnie zrównać z ziemią. Troszkę może większym pędzlem. O. Tu z tej strony też. Pięknie, ładnie. Wiem, że na to też trochę pieniędzy idzie, no ale cóż, no jakoś nasza linia musi wyglądać. Zostało, że towarowanie pasażerska, no ale może kiedyś też pasażerska to linia będzie, nie wiadomo co tu. No to później się wydarzy. Że tu jest w miarę ładnie. Płasko widocznie tam było, to nic nie trzeba było robić, żadnych podsypek i nie wiadomo czego. Ale podsypki zazwyczaj się chyba z piasku robi, a nie z ziemi. No ale dobrze. No i pięknie, ładnie. Jano, jakiś tu pociąg ma zamiar nie wiem, gdzieś dojechać, coś? O, ma zamiar dojechać. No to jak pięknie, to akurat sobie kupimy. O, widzę, że tutaj też jest problem. O Jezu. Tu jest problem, ale jak tam jest problem, ale jak ty się tego problemu nie rozwiąże, to że tam będzie lepszy pociąg, to nic to nie. I na razie tu produkują i jest ok. Więcej produkować nie potrzebują. Chyba nie nadąża tamten pociąg jeździć. O, właśnie dojechał tamten pociąg. Więc kupmy tutaj sobie od razu pociąg, wagon towarowy. Na co? Nie na to, co ja robię. Nie na to, na żywność, nie na towary. No i ile? No dobrze, 48, tak na dobry początek. Da się ciebie skopiować? Nie da się ciebie. No weź jeszcze trochę tej pożyczki. No jeszcze trochę. Jeszcze nie ma pieniędzy. No to ile ja na ten pociąg wydałem niby? No teraz mam. Dobrze. O tym się trzeba będzie martwić, żeby tą pożyczkę sprzedawać. No dobra. Tak, ten pojedzie na chleb do Wrocławia. Może źle, nie tamten pojedzie na Chlibno i na Wrocławia, tylko ten pojedzie. No ten pojedzie, Chlibno i na Wrocławia. Automatyczny zapis. Ten pojedzie na Chlibno i na Wrocławia. A ty pojedziesz trochę na innej linii, za chwilę ją stworzymy sobie. Linia to oczywiście będzie linia kolej towarowa. To teraz jedzie chleb.
jedzie on. Jedzie on chyba do radia, do Radomia, tak? Radomo, ile się nie mylę, mogłem się pomylić, ale na razie takie są plany, nie wiem. W sekundę zobaczymy i się przekonamy. Nie, Rzeszów, o Jezu święty. Obydwa miasta na R. Rzeszów. Idealnie. Zmienimy sobie chyba do Rzeszów. Jakieś stawki, a to są jakieś stawki? Coś musieli na Lego dodać. Ta stawka to nie wiem na co, nie wiem. Stawiać to się piwo można stawiać, no ale nie wiem, jakieś stawki? Dobra, zobaczymy zresztą. Pojedzie, będzie wszystko wiadomo. Ten już tyś może wyjeżdżać, no i jak będzie. Dobrze, przejedźmy się może tą nowo wykonaną trasą. Pięknie pociąg wjeżdża na tor kawy i jedzie. Komentator normalnie ruchu pociągu. Jadzień, wybój się, to był poprawa. Czy może trzeba będzie to kiedyś poprawić? No to nie na mój aktualny budżet. Ładny ten tunel, bardzo mi się podobają te gazdy do tego tunelu. No i dojeżdżamy do Rzeszowa. Bardzo szybko te pociągi hamują. Wjeżdżają na taką stacyjkę 60 km na godzinę i zdążą wyhamować do końca. Jestem pod wrażeniem tego. Nie wiem, czy w Polsce jakieś pociągi tak hamują. Raczej wątpię. 40, no rozumiem, 40 sobie wjeżdża i hamuje, no ale 60. Liczę to i nawet ze zdumą potrafią wyhamować. A to już raczej żaden, to już na pewno żaden pociąg ten nie hamuje. Co, o, czekaj, już coś tutaj do Radomia, jak miło. Ile czekaj? O, aż 38. Miłe zaskoczenie. I na Wrocławia 222. O, właśnie ten chleb mi gdzieś się załadować, a tym właśnie dojeżdżę. Mimo, że to tak wyjdę na mocny minus. To znaczy nie na minus, tylko na mocny zero. Póki co. Ale cóż, no niby te linie coś zarabiają. Nie wiem ile, bo nie jest napisane, ale coś zarabiają. Dobrze, resztę dowiecie się już w następnym odcinku, na który was serdecznie zapraszam. Nie wiem kiedy go wstawię, no ale to jeszcze się muszę namyślić, bo to tyle tych odcinków, które się taki zapał robił, że to już mu odcinków na maju. Czyli następna rejestracja odcinków już jest, nie wiem, no chyba na 5 czy 6 maja, więc... Ta maja. Niestety, no tyle w tym odcinku było. Komentujcie, subskrybujcie, jaśno i żegno i zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.